Widząc Wasze komentarze w społeczności w odpowiedzi na pytanie o najlepszego odtwórcę Spidermana, zdaliśmy sobie sprawę, że wielu z Was ciekawscy lubi za tę postać to biegło Maguire'a. Więc postanowiliśmy sprawić Wam przyjemność i dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym aktorze. Prawda jest taka, że Hollywood jest pełne gwiazd, które zostały zaszufladkowane przez jedną rolę. Niestety, Tobey Maguire jest jedną z nich. I chociaż pojawił się w kilku znanych filmach, po wejściu na szczyt dzięki trylogii Spidermana, do tej pory nie udało mu się pozbyć maski pajączka. Co ciekawe, niedawno aktor stwierdził, że chętnie powróci do filmów o superbohaterach, a nawet pozwolił sobie na krytykę pracy dwóch następców grających tę kultową postać. Czy Tobey będzie mógł wkrótce znowu wspiąć się na wieżowce Nowego Jorku? Zostańcie z nami i dowiedzcie się więcej. Chociaż Tobias Vincent Maguire, czyli Tobey dla rodziny i znajomych, występował w filmach i reklamach telewizyjnych od małego, jego przełom oraz boom w karierze nastąpił wraz z ukąszeniem pająka w odległym 2002 roku. Ogromny sukces, jaki osiągnął rolą Petera Parkera, skłonił producentów do nakręcenia dwóch kolejnych części o tej postaci. Niestety, ponieważ wszystko co dobre szybko się kończy, wraz z zakończeniem trylogii sława Maguire'a trochę przygasła. Bo w 2007 roku, po fiasku i fali krytyki, które otrzymała trzecia część sagi, producenci powiedzieli Tobiemu dzięki za współpracę i zakończyli dialog z aktorem. Od tego czasu 43-letni Kalifornijczyk nie radził sobie zbyt dobrze w aktorstwie. Oczywiście nie tak, że całkowicie skończył swoją karierę i umierał z głodu, ponieważ saga o superbohaterze okazała się na tyle dobra, że pozwoliła Tobeyowi wygenerować fortunę o wartości 75 milionów dolarów. Ale prawda jest taka, że odkąd Maguire zdjął maskę Spidermana, nigdy nie był bliski osiągnięcia tak dużego sukcesu jak ten, zdobyty dzięki tej postaci. Od 2007 roku Tobey pojawił się w sumie w 6 filmach, w tym w Wielkim Gatsby, który być może był największym z nich. Ponadto w 2017 roku użyczył głosu postaci Tima w filmie dla dzieci Dzieciak rządzi. Jednak Tobey wie nie tylko jak grać, ale wykazuje się również innymi zdolnościami twórczymi, gdyż odkąd utworzył własną firmę produkcyjną Material Pictures, zajmuje się tworzeniem własnych projektów filmowych. Co więcej, aktor przyjaźni się z Leonardo DiCaprio. Mówimy o tym, ponieważ jak głosi legenda, spotkali się podczas castingu prawie 3 dekady temu i od tego czasu tworzą jedną z najbardziej solidnych przyjaźni w Hollywood. Podobno w pewnym momencie obiecali sobie, że niezależnie od wszystkiego zawsze będą sobie nawzajem pomagać, aby zdobyć jak najwięcej ról. Czy to możliwe, że wpływowa postawa Leo miała coś wspólnego z tym, że to właśnie Tobey został ugryziony przez pająka w 2002 roku? Tego nie wiemy. Ale wiemy, że tych dwóch przyjaciół można bardzo często spotkać na imprezach, chociaż bez alkoholu. Cóż, przynajmniej dla Tobeya, ponieważ aktor twierdzi, że od wielu lat jest trzeźwy i nie pije. Kiedy Maguire miał 19 lat, postanowił pójść na odwyk i pokonać swoją mroczną przeszłość nadużyć z okresu dojrzewania. Ale jedną z najbardziej pamiętnych balang Leo i Tobiego była ta, która miała miejsce niemal natychmiast po rozstaniu Maguire'a z jego już byłą żoną, Jennifer Meyer, z którą aktor był żonaty przez 9 lat i z którą wychowywał swoją córkę Ruby i synka Otisa. Wówczas to media donosiły, że najwyraźniej rozwód nie miał dla aktora wielkiego znaczenia, ponieważ niemalże zaraz po ogłoszeniu rozstania udał się na imprezę ze swoim przyjacielem Leo. Ponadto aktor został sfotografowany w towarzystwie, powiedzmy żartobliwie, byłej Justina Biebera, Sophie Richie. Jednak wtedy najwyraźniej tylko rozmawiali, ponieważ aktor kontynuował swoje życie jako singiel. Obecnie wiadomo, że aktor spotyka się z kalifornijską modelką Tatianą Dietman, 17 lat młodszą od niego. Ale powracając do życia zawodowego Maguire'a, to zdaje się, że Tobey niespecjalnie przejmuje się swoją karierą i brakiem ciekawych propozycji aktorskich. Chociaż ostatnio w wywiadzie dla The Hollywood Reporter powiedział, że jest otwarty na możliwość powrotu do filmów o superbohaterach, jednak jak dotąd nie otrzymał żadnego projektu, który sprawiłby, że zdecydowałby się na powrót. W rozmowie aktor mówił także o swoich następcach grających rolę, która tak wiele mu dała, czyli o Andrew Garfieldzie i Tomie Hollandzie. Prawda jest taka, że jego krytyka była dość pozytywna, ponieważ Maguire stwierdził, że każdy z nich w swoim własnym stylu tworzył całkiem przyzwoite występy. Czy myślicie, że jeszcze zobaczymy Tobey Maguire'a w roli Petera Parkera? Czy oglądacie inne filmy z udziałem tego aktora? Możecie do nas napisać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału oraz obejrzeć innych filmów, które na pewno...